Witajcie! To jest vlog Katowice Airport. Ja nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem pyrzowickiego lotniska, a w tym odcinku podsumujemy statystyki pasażerskie Katowice Airport za 2021 rok. Gorąco zapraszam do oglądania. Podstawową wartością i daną, według której klasyfikuje się lotniska na całym świecie, jest liczba pasażerów ogółem. I tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, zarówno w przypadku Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jak i w przypadku na przykład Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych, czyli ACI, gdy te organizacje podają liczbę pasażerów obsługiwanych na lotniskach, to podają zawsze pasażerów przylatujących i odlatujących, ich sumę. Tak samo robią oczywiście porty, to ważne. Po drugie, w liczbie pasażerów ogółem zawierają się zarówno podróżujący liniami regularnymi w ruchu rozkładowym, na przykład przewoźnikami tradycyjnymi, takimi jak Lufthansa czy też LOT, przewoźnikami niskokosztowymi, na przykład Wizz Airem czy też Ryanairem. Dodatkowo w liczbie pasażerów ogółem mamy także podróżnych czarterowych, a także ruch General Aviation. W przypadku Pyrzowic jest także osobna kategoria w naszych statystykach, czyli tak zwany ruch ad hoc. To są głównie podróżni z rejsów przekierowanych do Pyrzowic z innych lotnisk, głównie ze względu na złe warunki atmosferyczne. Skoro wiemy już, co składa się na liczbę pasażerów ogółem, to w 2021 roku w Katowice Airport w ruchu ogółem obsłużyliśmy 2 320 000 pasażerów, to o 883 000 więcej w porównaniu z bardzo trudnym 2020 rokiem, kiedy to z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 1 440 000 podróżnych. 2020 rok to początek pandemii. Wynik z 2021 roku to 48% ruchu z rekordowego 2019 roku. Kolejna kategoria ruchu to ruch regularny. Jak prezentuje się wynik za 2021 rok w ruchu regularnym? Otóż obsłużyliśmy 1 020 000 pasażerów. To jest zaledwie o 3,1% więcej w porównaniu z 2020 rokiem. To jest jakieś 31 tysięcy podróżnych więcej. Wynik z roku 2021 to jest 43% ruchu regularnego z roku 2019. Druga duża kategoria ruchu to przewozy czarterowe. No i tutaj Pyrzowice są bardzo silne i to od wielu, wielu lat. Przed pandemią w 2018-2019 roku obsługiwaliśmy w przewozach czarterowych więcej podróżnych niż nawet lotnisko Chopina w Warszawie, dlatego byliśmy krajowym liderem w tym segmencie ruchu. Jeśli chodzi o Pyrzowice, to w roku 2021 z siatki połączeń czarterowych skorzystało 1 290 000 pasażerów. To jest o 864 000 więcej niż w roku 2020, jakieś 201% więcej. Ten wynik z roku 2021 to już 64% ruchu w porównaniu z rekordowym 2019, więc tutaj czartery zdecydowanie się odbiły i to odbicie bardzo dobrze widać w kolejnej kategorii, która jest ważna, takiej procentowej, czyli w strukturze ruchu. Jak to się prezentowało w poprzednich latach, czyli w 2021, 2020 i 2019, widzicie to na załączonej tabeli. Więc co my tutaj mamy? No widzimy, że w roku 2019 ruch czarterowy stanowił 41% z całości liczby obsłużonych podróżnych. Ruch regularny to 58%. Oczywiście jak te dwie wartości dodacie, to nie wychodzi 100%, a to dlatego, że pozostałe 1% to jest między innymi ruch General Aviation, którego tutaj raczej nie będę prezentował, bo on nie stanowi pod względem liczby podróżnych jakiegoś znaczącego ułamka. Jeśli chodzi o rok 2020, no to tutaj w tym dziwnym pandemicznym roku zdecydowanie dominował ruch regularny. W 2021 ruch czarterowy miał 55,5%, a ruch regularny 43,8%. Czy z perspektywy zarządzającego lotniskiem to dobrze? Odpowiedź brzmi tak. Pasażer czarterowy przynosi lotnisku
jeśli chodzi o przychody pozalotniskowe, największą wartość, zostawia najwięcej pieniędzy na lotnisku, a branża lotnicza to biznes. Tym bardziej jest to istotne w okresie bardzo dużego kryzysu, ponieważ dzięki temu, że mamy silną, mocną siatkę połączeń czarterowych, łatwiej jest nam odbudowywać nasze zasoby finansowe, które zostały oczywiście przez pandemię koronawirusa bardzo mocno uszczuplone, a zależy nam na tym, żeby ten budżet odbudować jak najszybciej, żeby móc dalej dynamicznie rozwijać infrastrukturę lotniska, bo rozwój infrastruktury, nowe inwestycje to w konsekwencji nowe miejsca pracy, dzięki temu Pyrzowickie Lotnisko jest coraz silniejsze. Przyjrzyjmy się teraz przewoźnikom pod kątem liczby pasażerów. Tak, zacznijmy od przewoźników w ruchu regularnym. No i tutaj w zeszłym roku mieliśmy 4 linie, które były w Pyrzowicach aktywne. To są Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, jeśli chodzi o przewoźników tradycyjnych, i 2 duże low-costy, czyli Wizz Air i Ryanair. Jak te statystyki się prezentowały? Otóż w 2021 roku największą linią w ruchu rozkładowym w Pyrzowicach był Wizz Air, który tą pozycję ma od wielu, wielu lat. Następnie był Ryanair, no i Polskie Linie Lotnicze LOT. Inaczej to wyglądało w latach poprzednich, szczególnie w roku 2019. No tutaj widać tą dominującą pozycję bazy Wizz Aira w Pyrzowicach. To był jeszcze czas właściwie przed otwarciem i rozkręceniem się bazy Ryanaira, bo pamiętajmy o tym, że baza Ryanaira wystartowała w sezonie zima 2019-2020, więc tak naprawdę nie miała okazji funkcjonować w warunkach niepandemicznych przez cały pełny rok. W 2019 roku Wizz Air przewiózł 2 miliony pasażerów, Ryan miał 418 tysięcy. Dosyć mocna była tutaj Lufthansa, która przewiozła 177 tysięcy pasażerów. W 2020 i w 2021 Lufthansa w pierwszej trójce linii nie uświadczycie, dlatego że przewoźnik ten od marca 2020 roku do czerwca 2021 w ogóle z naszego portu nie operował. Dopiero w czerwcu 2021 roku, po ponad roku przerwy, wznowił połączenie do Frankfurtu, a przypominam, że przed pandemią latał nie tylko do Frankfurtu, ale także do Monachium. Kolejna kategoria, jeśli chodzi o przewoźników, no to oczywiście przewoźnicy czarterowi. No i tutaj od wielu lat mamy jednego dominatora, to znaczy polską prywatną czarterową linię lotniczą Enter Air, która z Pyrzowic na czarterach lata dla całej palety różnych biur podróży. Znaczenie Enter Aira znakomicie podkreślają statystyki. W 2021 roku Enter Air przewiózł z i do Pyrzowic 501 tysięcy pasażerów. Drugi był Ryanair Sun, a pamiętajcie, że Ryanair, który uruchomił u nas bazę, lata nie tylko w ruchu regularnym, ale jego samoloty i też te same załogi latają także w czarterze, więc to jest też coraz bardziej aktywna linia na tym rynku przewozów czarterowych. W 2021 roku 275 tysięcy pasażerów, a trzecie miejsce zajęła Blue Panorama. Kolejność w 2020, tak jak widzicie, była dokładnie taka sama, z tym, że liczba przewiezionych pasażerów była mniejsza. Troszeczkę inaczej było to w 2019 roku. Nie dość tego, że i liczba przewiezionych pasażerów większa, no bo Enter Air robi wrażenie z wynikiem 730 tysięcy pasażerów. Mamy tu też Ryanair Sana z wynikiem 323 tysięcy. No i na trzecim miejscu jest czeski Travel Service z wynikiem 177 tysięcy podróżnych. Travel Service już właściwie jako marka na rynku nie funkcjonuje. To jest teraz Smartwings. Te samoloty ciągle są z Pyrzowic aktywne, też one latają. Wypełnienie, czyli load factor, to kolejna kategoria w statystykach, która interesuje szczególnie takich statystycznych lotniczych geeków, a ich nie brakuje. Dlatego tymi danymi też się z Wami podzielimy. Jak one się na przestrzeni ostatnich lat prezentowały? Podzieliliśmy je na dwie kategorie, zarówno na ruch regularny, jak i na ruch czarterowy. Tutaj fajnie widać w tych danych, jak w 2021 roku szybko odbudowywał się ruch czarterowy, a wynika to z tego, że to jest ruch, który jest o wiele mniej
podatny na wszelkiego rodzaju zmiany przepisów sanitarnych, a doskonale wiecie, jeśli podróżujecie, że w trakcie tych minionych prawie 2 lat te przepisy potrafiły się zmieniać z dnia na dzień. Nie chodzi tu tylko o Polskę, ale ogólnie o całą Europę. Top 5 tras w ruchu regularnym, jak i czarterowym, no i top 5 państw w ruchu rozkładowym i tym realizowanym na zlecenie biur podróży. Zacznijmy od 5 najpopularniejszych tras w ruchu rozkładowym. Ruch na pyrzowickim lotnisku regularny opiera się głównie na ruchu wylotowym, czyli związanym po pierwsze z komunikacją rodzin, z ruchem pracowniczym. To dobrze widać też w danych za 2020 i za 2021 rok, gdzie na pierwszym miejscu jest Dortmund. To jest zdecydowanie obok Londynu, Luton i Londynu Stansted, nasz topowy, hitowy kierunek. Jeśli chodzi o top 5 tras w ruchu czarterowym, to tutaj też absolutnie żadnych zaskoczeń. Pandemia koronawirusa nie poprzewracała tych naszych ulubionych kierunków, zmniejszyła tylko ruch na poszczególnych trasach. Tak jak widzicie, na pierwszych miejscach w poszczególnych latach jest Antalya, zarówno w 2019, no to tutaj te 340 tysięcy pasażerów na tylko jednym kierunku naprawdę robi wrażenie. Także w 2020 tutaj zdecydowanie skromniej, 54 tysiące, no i bardzo fajne odbicie w 2021, czyli 246 tysięcy pasażerów. No i potem mamy tutaj taki miks, zawsze gdzieś te kierunki egipskie się przewijają, przewijają się kierunki oczywiście greckie. Grecja myślę, że byłaby jeszcze bardziej popularna, gdyby ten sezon nie był tam tak stosunkowo krótki. Antalya, to trzeba podkreślić, w trakcie ostatnich lat zrobiła się kierunkiem właściwie całorocznym. Ona jest także dostępna w sezonie zimowym, więc to też powoduje, że ta jej przewaga cały czas się buduje, pomijając już okres oczywiście szczytu wakacji, kiedy jest po prostu totalne szaleństwo na Rivierę Turecką i bardzo lubimy tam latać na wakacje. Pora na 5 najpopularniejszych państw. No i to tutaj jest pewna kalka tego, co mieliście w przypadku ruchu regularnego i czarterowego. Jeśli chodzi o ruch regularny, to w topie mamy oczywiście Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię, Włochy, gdzie nie brakuje także Norwegii. Od 2020 roku dosyć mocno pojawia się Ukraina. Tu z takich niespodzianek, jeśli chodzi o rok 2021, to Grecja. I to bez wątpienia jest pewna niespodzianka, ale to wynika z faktu, że po pierwsze na kierunkach greckich był aktywny lot w ramach tras regularnych projektu Lot na wakacje. Ponadto, gdy wiele kierunków wypadało, Ateny były cały czas dostępne w ruchu regularnym, no a to też powodowało, że z braku laku bardzo wiele osób, które chciało gdzieś tam polecieć sobie na City Breaka, wybierało właśnie ten kierunek. Stąd też mocna pozycja Grecji w roku 2021. Pyrzowickie top 5 za 2021 rok. Kończymy 5 najpopularniejszych państw w ruchu czarterowym i tutaj nie ma absolutnie żadnych sensacji, bo od lat wszystko rozstrzyga się w ramach Wielkiej Piątki, czyli mamy tutaj Turcję, Egipt, Hiszpanię, Grecję i Bułgarię. Oczywiście to się wszystko miksuje, te pozycje są różne, ale no dominatorem jest tutaj zdecydowanie Turcja. Ostatnia kategoria to najlepsza doba i najlepszy miesiąc w latach 2019, 2020, 2021. Statystyczne geeki lubią takie dane, więc bardzo chętnie się nimi z wami podzielimy. I jak one się prezentowały? Proszę bardzo. Więc jeśli chodzi o najlepszy miesiąc, to w 2019 roku, który był rekordowym rokiem, obsłużyliśmy w sierpniu 660 tysięcy pasażerów. I tu mamy 2020 i anomalię, czyli 290 tysięcy pasażerów, ale w styczniu. Dlatego, że rok 2020, w który weszliśmy z rozpędem, bo zarówno styczeń, jak i luty były bardzo dobrymi miesiącami. Prognoza dla pyrzowickiego lotniska na 2020 rok była bardzo dobra. Spodziewaliśmy się obsłużyć ponad 5 milionów pasażerów. Pierwszy raz w historii Katowice Airport. Niestety w połowie marca wszystko runęło. Pojawił się czarny łabędź w postaci pandemii koronawirusa.
i dlatego styczeń był najlepszym miesiącem roku 2020. W 2021 roku wszystko, można powiedzieć, wróciło do normy, jeśli chodzi o miesiące. Znowu mamy tutaj sierpień wprawdzie tylko, albo może aż 488 tysięcy podróżnych, ale myślę, że w 2022, jeśli nie spadnie na nas odpukać jakiś meteoryt, wszystko powinno znowu wracać do normy i powinniśmy się zbliżyć do wyniku z sierpnia 2019 roku. Jeśli chodzi o najlepszą dobę, no to tutaj mamy czerwiec, końcówka czerwca 2019 rok, 23 tysiące, prawie 23,5 tysiąca pasażerów. Znowu anomalia, rok 2020. No żeby w styczniu była najlepsza doba, to naprawdę w lotnictwie musiało się podziać źle. I tak też było w roku 2020, gdzie pamiętajcie o tym, że styczeń i luty to jest najniższy z możliwych niskich sezonów. Nie ma gorszych miesięcy w trakcie roku niż styczeń i luty. A tu proszę, najlepsza doba, 17 stycznia 2020. roku 15 826 pasażerów. No i mamy powrót do względnej lotniczej normalności w roku 2021, czyli sierpień. 1 sierpnia już 19 715 pasażerów. Jeśli chodzi o rekordowy wynik dobowy i miesięczny, to wcale nie pochodzi on z roku 2019. O nie, nie, nie. Rok 2019 był najlepszym rokiem, jeśli chodzi o liczbę pasażerów ogółem obsłużonych w trakcie 12 miesięcy, ale lepsze wyniki dobowy i miesięczny odnotowaliśmy w 2018 roku. On był troszeczkę gorszy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów ogółem w skali roku, ale mieliśmy wyjątkowo dobre wakacje i stąd te rewelacyjne wyniki, więc dobowy, niepobity do tej pory rekord. Jeśli chodzi o Pyrzowice, to 28 czerwca 2018 roku i 25 476 pasażerów. Nagrywam te słowa w styczniu 2022 roku i do tego momentu ten wynik nie został pobity. Może rok 2022 przyniesie pobicie tego rekordu. No liczymy na Was. Miejmy nadzieję, że w te wakacje będziemy mogli zakomunikować, że ten rekord został pobity. Podobnie jak wynik miesięczny, tutaj mamy lipiec 2018 roku i tutaj 694 tysiące pasażerów zostało obsłużonych w trakcie 31 lipcowych dni roku 2018. Kto wie, może w 2022 także ten rekord uda się pobić. Trzymamy za to mocno kciuki. Jeśli ten odcinek vloga Pyrzowickiego Lotniska się Wam podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy. A jeśli macie jakieś pytania co do tego odcinka, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a postaramy się na nie jak zawsze merytorycznie odpowiedzieć. Gorąco zachęcam także do subskrybowania kanału Pyrzowickiego Lotniska na YouTubie, najlepiej z dzwoneczkiem. No bo wiecie, że jak zaznaczycie dzwoneczek, no to będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które staramy się tutaj w miarę regularnie publikować. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia.